Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na gminnym przeglądzie kolędy pastoralnej. Witamy serdecznie księdza proboszcza Sławomira Matejka. Serdecznie witamy wicestarostę parczewskiego pana Artura Jaszczura. Serdecznie witam sekretarza gminy Mirosława Kałuskiego. Witam bardzo serdecznie przewodniczącego Rady Gminy pana Jerzego Melnika ze wszystkimi radnymi. Bardzo serdecznie witam wszystkich wykonawców dzisiejszego koncertu i oczywiście wszystkich Państwa zgromadzonych tutaj na sali. Kojarzy się przede wszystkim z pieśnią o tematyce bożonarodzeniowej. W Polsce, jak w żadnym kraju, stała się czymś wyjątkowym, szczególnym. Można pokusić się o stwierdzenie narodowym. Kolędy tematyczne głównie nawiązują do narodzin Chrystusa. Odmianą kolęd są pastorałki, pieśni ludowe zawierające wątki z życia codziennego. Zapraszam na scenę Hanię Siuciak. Wykonaniu Hani usłyszycie Państwo kolędę napisaną w formie kołysanki, która przyniesie nas w mroźną, cichą noc rozświetloną gwiazdą do stajenki betlejemskiej, gdzie zatroskana matka o losy swojego synka próbuje utulić go do snu. Kolejna to Złota Jerozolima. Kolęda pokazuje kontrast między bogatym światem, a ubogim Betlejem. Ale to właśnie tam, do szopy, biegną wszyscy z darami, by pochłonić się maleńkiemu. W wykonaniu Hani usłyszymy jeszcze Spójrz na Jezusa. Pastorałka, która krzepi serca, daje nadzieję wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Proszę Pani. Thank you.
Dziękujemy. A teraz poproszę siostrę pani Zosię. Zapraszamy cię, Zosieńko. Zosia zaśpiewa dla nas kołysankę dla Jezusa.
Dziękujemy bardzo, pięknie śpiewałaś, naprawdę. Związki kolędy ze wspomnieniami z dzieciństwa oraz jej polskość sprawiły, że chyba nigdzie na świecie ten rodzaj pieśni religijnej, ale i świeckiej zarazem, nie stał się tak ogólnie przyjętym i umiłowanym jak na polskiej ziemi. Śpiewana przy ognisku dymowym w noc wigilijną ucisza szalejące w burze w duszy człowieka. W wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej w Lubnie usłyszymy radosną kolędę, której początki sięgają XVII wieku. Przybierzeli do Betlejem pasterze. Skrzypi wóz, kolejna, opowiadająca o podróży trzech króli do Betlejem. Na koniec gore gwiazda, radosna kolęda obwieszczająca nowinę o narodzinach Bożej Dzieciny.
Brawo, duże brawa, dziękujemy bardzo za wspaniały występ. Dziękujemy. A teraz na scenę zapraszam kolejną wykonawczynię dzisiejszego koncertu, a będzie nią Zofia Olesieju, która przedstawi nam utwór Cicha noc nad Palestyną.
Słuchałaś. Jeszcze tylko o, właśnie, udało się. Śledząc zawartość tematyczną kolęd rodzących się przez wieki w różnych krajach i środowiskach, zauważamy, że są one jakby odzwierciedleniem wydarzeń historycznych, społecznych, moralnych, a nawet narodowych i patriotycznych, w które ich twórcy przyozdabiali treści pieśni, zabarwiając je kolorowym kolorytem. Kolędy bowiem to nie tylko rzeczowe i biblijne przedstawianie faktów, lecz także jakby literacki gatunek śpiewanej teologii, w której jest miejsce na pewne spoufalenie się z Bogiem, Chrystusem. Zawierają w sobie duży ładunek emocjonalny, dlatego są takie ludzkie, rodzinne, swojskie i bliskie wszystkim. Zapadłszy w duszę Polaka w latach dziecięcych, towarzyszą mu wiernie w dalszej drodze życiowej. Ileż to razy dawały mu chwile szczęścia, choćby tylko przez oderwanie się od nędzy i szarości codziennej rzeczywistości i przeniesienie w zupełnie inny wymiar. Teraz wystąpi przed Państwem kapela Czaranka. W jej wykonaniu usłyszycie Państwo przepiękną kołysankę Lulaj, że jest umą. Kolęda uznana była za narodową, do jej melodii układano pieśni patriotyczne. Jej motyw wykorzystał Fryderyk Chopin czy też Jacek Kaczmarski. Uciekali, uciekali, kolęda napisana do musicalu Metro, zapowiadająca niebezpieczeństwo, które czyha nad Bożą Dzieciną, ale też potęgę, której objawia się Herod. Maleńki Jezus określany jest jako bezcenny skarb. W wykonaniu kapeli usłyszymy także kolędę bardzo radosną, Skrzypi wóz i ten szczególnie dzieje się później. Przepiękna pastorałka podkreślająca niezwykłość dnia, w którym na świat przychodzi Zbawiciel. Dnia, w którym milkną wszelkie spory. Dnia pełnego miłości, nadziei, w którym wszyscy ludzie stają się braćmi i przekazują sobie symboliczny znak pokoju. Thank you.
Zdjęcia
A drugie... Jeżeli dla Polaków wyraz kolęda łączy się nierozerwalnie z całym szeregiem przeżyć natury duchowej, to niewątpliwie ważne wiąże się to ze wspomnieniami z dzieciństwa. Gwiazdki, Wigilii, drzewka. Wspomnienia tak na wskrość rodzinnego święta. Wspomnienia tak działającej na wyobraźnię. Pasterki w mroźną, wyiskrzoną noc księżycową. Pośród innych pamiątek z dzieciństwa te są najczystsze, najpiękniejsze, najbardziej wolne od wszelkiego zła i te one najsilniej zachowują się w naszej pamięci. Wraz z nimi przechowuje się w naszej świadomości i pieśń kolędowa, tak integralnie z nimi spojona. Ale przecież i tu wśród innych narodów święta Bożego Narodzenia jest także świętem typowo rodzinnym, zostawiającym w duszy dziecka niezatarte wspomnienia. Istotnym powodem, że dla Polaków kolęda stała się czymś tak cennym, jest ten, że jej rozwój poszedł dziwnie szczęśliwą drogą. Zapraszam chór nasz miejscowy, Beaty Cantores, który przedstawi nam utwory Jezusek czuwa. To pierwsza kolęda, którą wykona dla Państwa nasz wspaniały chór. Muzykę do niej skomponował Felix Nowowiejski. W jej treści odnajdujemy świadectwo dawnej obrzędowości, ale też źródło refleksji nad tym, co uniwersalne. Venite Fideli, włoska kolęda, nawołująca wiernych do Betlejem, obwieszczająca dobrą nowinę w narodzeniu Pana. W dalszej części wystąpienia usłyszymy kolędę Zaśnij je złonią, utrzymaną w formie kołysanki śpiewanej przez matkę, pełną troski o spokojny sen maleństwa. Anieli w niebie śpiewają, Bogu cześć i chwałę oddają. Tę radosną nowinę o historii narodzenia Pana w Betlejem obwieszczają całemu światu. Na zakończenie nie usłyszycie Państwo śpi, a śpi dziecino mała, kołysankę pełną troski o losy dziecięcia. Forma literacka kolęd sprawia, że są one chętnie wykonywane. Spotyka się na co dzień kolędy kołysanki, kolędy adorujące, życzeniowe, patriotyczne, wzruszające, obyczajowe, radosne i tym podobnie. Na ich przetrwanie miała wpływ ich przebogata i ciągle odnawialna forma muzyczna, chętnie dostosowana do aktualnych trendów czy nawet mowy. Często można usłyszeć kolędy śpiewane w rytmach poloneza, mazurka, operka, marsza, a nawet bluesa czy rocka. Teraz zapraszamy do wysłuchania przeczytanych tutaj kolęd. No.
Za wspaniały występ.
Thank you.
1:26. Dobry wieczór Państwu. W imieniu orkiestry mam zaszczyt przywitać wszystkich bardzo serdecznie na noworocznym koncercie kolęd i pastorałek. Jest nam niezmiernie miło wystąpić przed Państwem i wpisać się w świąteczny nastrój. W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa nowy repertuar. Podczas koncertu, w którym wezmą udział zaprzyjaźnieni muzycy z orkiestry Zmirnowa, Rososza, Włodawy i Słowatycz, a także z prywatnej szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Parczewie, usłyszą Państwo kolędy i pastoralki w opracowaniu na orkiestrę dętą z udziałem solistów Aleksandry Ludzińskiej, Elżbiety Gruszkowskiej, Janusza Prudziewicza i Zosi Gieruskiej. Orkiestrę dyryguje Piotr Gieruski. Pierwszym prezentowanym utworem będzie kolęda Cicha Noc. Cicha Noc to jedna z najbardziej znanych kolęd na świecie. Po raz pierwszy wykonana została podczas pasterki w 1818 roku. Autorem słów był Joseph Morse. Melodię ułożył Franz Gruber. Słowa z jednej z wersji w języku polskim ułożył Piotr Maszyński. Przetłumaczono ją na ponad 300 różnych języków. Dziś usłyszycie Państwo tę kolędę w wykonaniu Zosi Gieruskiej przy akompaniamencie orkiestry. Thank you.
dzień, a właściwie dzień jeden w roku. To piosenka z repertuaru Czerwonych Gitar. Nie ma w Polsce osoby, która by jej nie słyszała. To największy świąteczny hit w naszym kraju, których wszystkich wprowadza w ciepły i serdeczny nastrój wigilijnego wieczoru. Dla Państwa zaśpiewa ją Janusz Kulnierowicz. Thank you.
to jedna z najładniejszych polskich pastorałek. Słowa do niej napisała Amelia Lisińska, a muzykę Henryk Klein. Kolejka miłość znana jest głównie z interpretacji Ewy. To niezwykle ciepła i pewna uroku pastorała, przypominająca o tym, że Jezus przyszedł na ziemię w Betlejem jako niemowlę, którym opiekują się Maryja i święty Józef. Dziś usłyszycie Państwo tę kolędę w wykonaniu Elżbiety Gruszkowskiej. Thank you.
utwór w naszym zestawieniu. Autorem jej jest Szymon Mucha, współczesny poeta i autor pieśni. Została ona napisana w 1997 roku i od tamtej pory znalazła się na wielu płytach. Dedykowana jest wszystkim naszym bliskim, których brakuje przy wspólnym stole, ale wciąż żyją w naszych sercach. Wykona ją dla Państwa Aleksandra Grudzińska. Thank you.
amerykańskiej kolegi Mary Lupinon, do której tekst napisał Mark Lowry. Ciekawe jest to, że muzyka do tej kolędy powstała aż 12 lat później. W oryginalny sposób utwór ten wykonuje amerykański zespół Pentatonix. W polskiej interpretacji zaśpiewają dla Państwa Janusz Króniewicz. Thank you.
uciekali, uciekali. To bez wątpienia jedna z najmłodszych kolęd. Utwór powstał w 1991 roku. Jego autorkami są Agata i Maryna Iglaszewskie. Melodię do kolędy skomponował Janusz Stachowski. Kolęda Uciekali, uciekali została napisana do najsłynniejszego polskiego muzykalu Metro. Bardzo rzadko śpiewana jest ona w kościołach czy na koncertach. Jest najlepszym przykładem tego, że w każdym pokoleniu Polaków jest potrzeba chwalenia nowonarodzonego Boga. Kolędę zaprezentuje czwórka naszych artystów. Aleksandra Rodzińska, Elżbieta Juszkowska, Janusz Króniewicz i Zosia Kierowska. Thank you.
słowa podziękowania przyjmijcie wy, drodzy słuchacze, dla których mogliśmy tu wystąpić i być tak ciepło przyjęci. Finał koncertu przed nami, a usłyszycie w nim Państwo wiązankę utworów bożonarodzeniowych. Thank you.
Proszę Państwa, i sprawdziło się powiedzenie, jest w orkiestrach tych jakaś siła, a na pewno jest. Oczywiście orkiestra dla Państwa jeszcze zagra. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować naszym wspaniałym solistom. Jelena, jakie macie piękny głos, naprawdę. Ela, Ola, Zosia, Janusz, dziękujemy Wam bardzo pięknie, naprawdę pięknie śpiewacie. No i oczywiście Tobie, Zosiu, również dziękujemy za piękne prowadzenie koncertu i zapraszamy naszą orkiestrę Tenko. Thank you.
pana Gierulskiego, Piotra Gierulskiego. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Pozwolę sobie tutaj na prywatę naszej orkiestrze z Milanowa, ale bardzo też dziękuję członkom innych zaprzyjaźnionych orkiestr za piękny koncert. Pięknie gracie, jesteście naprawdę wspaniali. Panie Piotrze, dziękuję panu bardzo serdecznie za przygotowanie dzisiejszego koncertu. Widać tutaj, cała rodzina jest zaangażowana, cała rodzina Gierulskich. Zosia też jest prywatnie córką pana Piotrka. Państwa, proszę jeszcze nie opuszczanie sali. Bardzo serdecznie prosimy wszystkich o pozostanie tutaj jeszcze na sekundkę razem z nami. Dziękuję bardzo serdecznie, tak jak już mówiłam, naszym solistom. Dziękuję bardzo serdecznie innym wykonawcom. Serdeczne podziękowania kieruję w stronę naszego wspaniałego chóru, w stronę kapeli dzieciaczków, które tak pięknie tutaj nam się śpiewały. Jak będą w naszym wieku, to ja nie wiem w ogóle, co to będzie. Na pewno będą śpiewać jeszcze lepiej, jeszcze ładniej. A teraz poproszę, proszę państwa, jeszcze o zabranie głosu naszego sekretarza gminy, który tutaj występuje równie w swojej własnej roli, ale też jest przedstawicielem pana wójta, który dzisiaj nie mógł być tutaj obecny razem z nami. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Mili państwo, o kolędach, o pastorałkach. W dniu dzisiejszym prawie wszystko powiedziała pani dyrektor, powiedziała również pani Zosia. Ja może tylko dodam, że obok pierwszych wypowiadanych słów przez nasze dzieci, to słowa śpiewane to chyba też są kolędy przez naszych Miłosińskich, naszych najmłodszych. Mili państwo, w tym szczególnym dniu dziękuję oczywiście, że to piękną tradycję śpiewania kolęd. Pamiętamy, że ją podtrzymujemy. Warto podziękować i właśnie to czynię w imieniu wójta naszej gminy, pana Pawła Krępskiego, dla organizatorów, za trud zorganizowania dzisiejszego koncertu. Serdecznie dziękuję wykonawcom, szczególnie tym najmłodszym. Jeśli patrzymy z jaką swadą, werwą, jak pięknie wykonują nasi najmłodsi kolędy na scenie, można być spokojnym, że ta polska piękna tradycja, tak głęboko ukorzeniona nie tylko w kulturze chrześcijańskiej, ale również w kulturze naszego narodu, będzie trwała przez lata. Dziękuję pięknie państwu publiczności, że zechcieliście przyjść. Myślę, że warto było poświęcić te dwie godziny i posłuchać pięknym wykonaniu naszych pięknych kolęd i pastorów. Szanowni państwo, kilkanaście dni nowego roku 2020 mamy za sobą, ale to jeszcze taki czas, gdzie składamy sobie życzenia. Bo obok śpiewania kolęd, co jest naszą tradycją narodową, również piękną tradycją narodową są życzenia. My sobie tak pięknie zawsze na początku roku wzajemnie życzymy wszystkiego najlepszego. Gorzej jest później z realizacją tych życzeń w ciągu roku. Życzę państwu na ten nadchodzący rok, żeby oczywiście nie zabrakło dóbr doczesnych, to jest bardzo ważne. Ale myślę, że biorąc pod uwagę tą trudną polską dzisiejszą rzeczywistość, życzę, aby w naszych sercach popłynęło to przesłanie płynące z naszych kolegów. Żeby w naszych sercach gościła miłość, szacunek, tolerancja. Jeśli to będziemy mieli w swoich sercach, jeśli wzajemnie będziemy tak w stosunku do siebie postępowali, nie patrząc na koniecznie dobry przykład płynący ze szczytów naszego państwa, to oczywiście przyjemniej i lepiej będzie nam się żyło w naszych rodzinach, w naszych małych ojczyznach i w tej dużej, naszej pięknej polskiej ojczyźnie, bo to jest jeden wielki nasz zbiorowy obowiązek. Wszystkiego najlepszego w imieniu wójta naszej gminy, Pawła Krępskiego, moim własnym oczywiście i całego samorządu naszej gminy Milanowskiej. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę państwa, dziękuję bardzo za to, że państwo przybyliście tutaj, że byliście razem z nami, że słuchaliście tych pięknych wykonań kolęd. Chciałam też bardzo serdecznie podziękować tym ludziom, którzy przyczynili się do tego, że ta dzisiejsza impreza, uroczystość, przełom mógł się odbyć. Kto to jest, oni wiedzą sami najlepiej, ale chciałam jeszcze bardzo serdecznie podziękować naszym paniom z klubu seniora. Dziękuję dziewczynki, jesteście wielkie. Dziękuję wam bardzo za pomoc. I
cóż, proszę Państwa, ja również życzę wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejną imprezę, która będzie na pewno już niedługo. Dziękuję Państwu.